Hej, witam serdecznie. Na tapecie dzisiaj gra Mag Max firmy Ni... Nie zdążyłem przeczytać. Strzelaweczka taka trójwymiarowa. Gra typowo automatowa, z automatów arcade'ów, tych takich popularnych, które można było swego czasu napotkać na dworcach kolejowych. I nie tylko, były oczywiście też salony gier, takie sensu stricto, które mieściły kilkanaście, czy tam nawet kilkadziesiąt automatów. No, i to jest właśnie gierka z takiego automatu. Wrzućmy sobie na początek może trzy kredyciki, czyli trzy jakieś tam wirtualne monety. Firma Nichibutsu, 85 rok, proszę bardzo. Teraz widzimy. No i startujemy. Nie grałem jeszcze w tą grę. Dopiero co jest to pierwsze uruchomienie mojej. Jej także zobaczymy wspólnie, o co tu chodzi. Znaczy, o co chodzi, to już wiemy, ale mniej więcej jak to będzie się nam grało. O, patrzcie. Jakieś wieżyczki takie, udające nie wiem co. Ciężko jest wycelować, przynajmniej na początku, bo to taki trójwymiar. Pseudo trójwymiar oczywiście. O! Czarna dziura mnie wciągnęła i wypuściła gdzie indziej. Abyśmy to wzięli sobie... A, wzięliśmy już, rozwalili mnie. A, na dole te nogi trzeba było wziąć. Dobra. Już wiem, o co kamano mniej więcej. No zawsze te pierwsze, słuchajcie, podejścia, które się... O, widzicie? To jednak trzeba się chwilę wprawić. W każdej grze troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. Każda gra w inny sposób reaguje na poczyniania gracza. Jedna jest bardziej czuła, druga mniej. Ten stateczek w jednej grze leci szybciej, w drugiej wolniej i tak dalej, i tak dalej. Poza tym no ja uruchamiam to na emulatorze, więc no też odzwierciedlenie tego, co jest w rzeczywistości w stosunku do tego, co my tutaj mamy, no to może być troszeczkę odmiennie. Dobra. Lecimy sobie. O, po mnie? A dlaczego? Co mnie zabiło? Bo ja się sam zabiłem o tą wieżyczkę, wiecie? Dobra, dajmy się może wciągnąć. Dobra, właśnie o to mi chodziło. Bo tutaj mamy z kolei, słuchajcie, te nogi, które bym chciał wziąć. O, właśnie, o to mi chodziło. I wtedy strzelam sobie. Ojejku! Już nie mam nóg. Tylko stateczkiem mogę latać. A, u góry te stalaktyty, stalagmity. Nie wiem, które są, które nigdy. Czy górne to są stalaktyty, czy górne to są stalagmity. O, no nie, ta gra trudna. O, widzicie? Gra jest naprawdę trudna. Na początku może było w miarę łatwo, ale tutaj... O. Ostatni stateczek. O. Szkoda, że nie ma kontynuacji, bo wtedy by to zachęcało potencjalnego gracza do zostawienia większej ilości monet w automacie, a tak niestety zaczyna wszystko od początku. Co jest trochę poniekąd zniechęcające. Nie bardzo wiem, dlaczego twórcy nie decydują się standardowo na kontynuację, no bo przecież to byłoby tylko plusem w przypadku tego typu gier, no bo więcej kasy by zostało, każdy by chciał zobaczyć, co jest dalej. A tutaj, no niestety. Dobra, oj, nie dotarłem. Muszę czyścić troszeczkę. O, ostatnia mnie zastrzeliła. Chciałem wziąć właśnie te. No niestety. O! Zderzyłem się.
takim będę. O, właśnie, o. Idzie mi, idzie, wczułem się. Wczułem się, wczułem się, wczułem się. Oj, bym tego teraz nie zdupcył. Dobra, ładnie. O, ładnie. O, ładnie. Ostatni stateczek. A. I już po stateczku. Dobra. 5 kredycików lecimy. Dobra. Lecimy dalej. O. Ale i tak jednym tym. Dobra, mniej więcej chyba. Czy to góry się. Nie, o górę też się rozwalam. Trzymanie się cały czas góry to nie jest do końca dobry pomysł. Oj, oj, oj. Ciężka sprawa z tą grą, powiem wam. O, ładnie żeśmy to wyminęli. No nie, załatwili mnie. Ostatnie życie, ostatnie życie. Oj. Dlaczego? O, strzał. Dobra, dawajcie dziurę, przenosimy się dalej. Pięknie. O. Już żeśmy sobie polatali. O, coś mi obraz skacze. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to emulator, więc no, mogą się tutaj dziać różne dziwne rzeczy. Nieprzewidziane do końca, no ale nic nie zrobię. Po prostu jest jak jest i musimy. O, rozwalili mnie. O! Po mnie. Oj, 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 oj. No i ostatnie życie. Na tym kredycie, o. Zrymowało mi się i niestety życie zakończyłem. 3 kredyciki jeszcze zostały. No 2 teraz. Dobrze, ładnie. Nie dotarłem. O, co jest znowu z obrazem? Drży. Oj, 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 oj. A ciekawe, jakbym do innej dziury wjechał. Czy bym się w tym samym miejscu znalazł, słuchajcie? Jak myślicie? Spróbujmy to zrobić, jeżeli się uda, oczywiście. Oj, oj, oj. W
tą górną spróbuję wjechać, wlecieć. Oj. To nie. W górną. Oj, rozwalnie. Ciekawe jestem, czy w tym samym miejscu mnie przeteleportuje. Znowu coś obraz. W dziwny sposób podskakuje. Nie, tej nie chcę. Chcę na górze dziurę. Poproszę dziurę na górze. Dziurę na górze, one mi dają znowuż dziury na dole, no. Co za... O, mam nogi, patrz. No, nie dostałem nóg. Ostatnie życie. Oczywiście ostatnie życie na tym kredycie. A, rozwaliłem się o ten... O bunkier. No nic, lecimy. Spierdzielać. O, patrzcie! Co mi się ładnie zrobiło? Czyli tu taki bym mógł brać? Nie, czekajcie, tego się nie da. Dobra, w to wjeżdżamy. Zobaczymy, gdzie nas przyniesie. Dalej nas przyniosło, patrzcie! A, no dobra. Może tu łatwiej będzie? No, o tym nie wiedziałem, widzicie. Co za gówno. Dobra, próbujemy. Dobra, bierzemy to. Oj. Nie, no chciałem te nogi jeszcze wziąć. Ajajajaj. Ostatni stateczek na tym kredyciku. O, nagrałem się już. No i ostatni kredyt. No, strzelaj. O, bunkier się rozwaliłem. Niechcący. Dobra, bierzemy konika. Albo przeniesiemy się tutaj. O, patrzcie. Nogi. Bier nogi. O, i mam całego ludzika, patrzcie. O, widzicie. Oj, nie. Ojej, tu sam stateczek został już tylko. Ale udało mi się ludzika skompletować. Chociaż przez chwilę. Po mnie. No, poćwiczyć w tej grze, powiem wam, to by faktycznie były jakieś efekty. Bo tutaj, no, to wymaga niestety... O, niestety. Dobre słowo w dobrym momencie. To wymaga pewnego tutaj wyćwiczenia,
kluczowych kwestii, które następują w trakcie. No i ostatni stateczek na ostatnim kredyciku. No, nareszcie. Dobra, nie udało się wziąć, a tutaj mieliśmy zaraz po drodze jedno i drugie. No dobra, zero kredytów zostało, wpis będzie, nie będzie wpisu. Tyle ode mnie, bo film przekroczył, już widzę 15 minut, to nie chcę Was zamęczać. Dzięki wszystkim, którzy dotarli do końca, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do subskrypcji i do kolejnych odcinków Retro Gier. I nie tylko. Trzymajcie się. Cześć!